Siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek z dziedzictwa Hogwartu. No i dzisiaj od razu ruszamy na lekcję eliksirów z profesorem Sharpem, a tak właściwie nie od razu, bowiem lata tutaj klucz Dedala, więc wypadałoby się nim zająć. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli będzie się podobał odcinek. Pamiętajcie o tym, by jak zwykle napisać jakiś zacny komentarz. Mam nadzieję, że subskrybujecie, by dostawać codziennie powiadomienia. No i gdzie to prowadzi? A tutaj prowadzi, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, kluczu, kluczyku, dawaj. Na razie jeszcze ani razu się nie spóźniłem z uderzeniem, chociaż pewnie czeka mnie ten pierwszy raz kiedyś, zapewne. Może teraz? O, aha, nie, nie ma. Dobrze, kolejny żeton w naszym posiadaniu, bodajże piąty, więc no nie jest źle. Ale chcemy więcej, oczywiście. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze. Dobra, okej, widzę, że musimy przyspieszyć upływ czasu, bo niestety... Niestety inaczej nie damy rady. No ale dobra, okej. Nie powinno zająć to długo? Dobra, aha, już wszyscy są. Dobra, wszyscy się zbierają, więc ja jestem gotowy. Zaczynajmy. Zaczynajmy więc. Okej, zajęcia za nami, natomiast pan profesor chciał z nami porozmawiać po zajęciach. No jak to jak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy mogę sobie coś uważyć? Mogę, chociaż jak widać na razie nie mam wszystkiego tyle, jakbym sobie życzył. Dobra, niech się robi. Czemu by nie? A my porozmawiajmy w tym czasie z panem profesorem Sharpem. I completed your assignments, professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Dobra, Depulso jest bardzo ważnym zaklęciem, bardzo się przydam. Więc lecimy. Dobrze, dobrze. O, bardzo króciutkie zaklęcie, łatwe do wykonania. Chociaż tyle. Jak dobrze pamiętam, ono odpychało po prostu. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should. Perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. Postaram się. Tutaj. Dobra, mamy misję ukończoną, co bardzo mnie cieszy. Coraz bardziej rozwijamy nasze umiejętności magiczne. Świetnie. I tutaj jest tak. Tak jak Akio jest do przeciągania, to tak Depulso jest do odpychania. Odpycha wiele rodzajów obiektów i wrogów z pokaźną siłą. Chociaż nie zadaje bezpośrednich obrażeń, to zarówno wrogowie, jak i przedmioty mogą być wystrzeliwane w siebie z niszczycielskim skutkiem. Przydaje się również do popychania i obracania obiektów. Dokładnie. Więc bardzo przydatne. Może na razie tutaj sobie to dajmy. Okej, mam to spróbować na książkach. O, a tutaj jest, to jest do przyciągnięcia akurat. Tak? A nie, to jest na ćwiczenia, okej. O, boom. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. No raczej, nie inaczej. Dobrze, bardzo fajnie. Odbierzmy sobie oczywiście nasz eliksir Maxima. Natomiast właśnie, teraz możemy zająć się czymś nowym. A mając na myśli czymś nowym, to myślę, że komnata mapy. Mamy wrócić do profesora Figa i z nim zapewne udać się do komnaty mapy. Tak więc nie zwlekajmy długo. Tutaj nie ma czegoś jeszcze, co by mnie zainteresowało. No przynajmniej tutaj nie widzę. Chociaż czy... Nie! Niby tak, ale powiem szczerze, że... No, możemy rozmawiać, czy mogę... A ty z Nelly, mieliśmy do niej jakąś sprawę? Dobra. When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. Nic trudnego. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. No, otworzyłem, tylko że muszę zebrać ich naprawdę dużo. Revelio. Dobra, Revelio. Masakra, gdzie są te gargulki? Obstawiam, że powinienem szukać ich bardziej...
bardziej na dachu i tak się gdzieś rozglądam za nimi, ale z tej lokacji to absolutnie nic więcej. A nie, tutaj? Ale czy ja już go nie zdobywałem tego w tym miejscu? Zobaczmy, ile mamy tych gargulków do zdobycia. W sumie jak już jestem akurat. Nie, no 2 z 6, dobra, czyli to był jakiś nowy. Okej, 2 z 6, a obszar poszukiwań. A nie, tu nie pokazuje mi chyba obszaru tak dokładnie. A szkoda, przydałoby się. Czy ktoś nie ukrył gdzieś, nie wiem, na półce skalnej, gdziekolwiek, wiele jest tak naprawdę możliwości, gdzie one mogły być. Natomiast myślę, że jak oddam jej tylko 2 z 6, to będzie troszeczkę za mało. O, a tutaj cóż my tu mamy? Okej, dobrze, nie zauważyłem prawie tego od razu. Ale jest strona przewodnika. Dobra, jeszcze 10, żeby odblokować tutaj kolejną część. Rozejrzyjmy się tutaj w środku, czy tu będzie jakaś informacja. Może jak dam jej 2, to już będzie coś, dlatego mnie już nakierowuje do niej. Ciężko stwierdzić, ale daleko muszę ją szukać? Nie, chyba gdzieś tam na... A nie, teraz musimy w innej części zamku po prostu poszukiwać. Prawdopodobnie tam już znalazłem wszystko, co można. Ej. Tu jest klucz. Klucz, ale jeszcze klucza nie znalazłem, okej. No dobrze. Czyli co, gdzieś tutaj poszukiwać tego? Niby tak, ale gdzie? No gdzieś wysoko, no patrzę się wysoko, ale oj, tam jest, czy tam jest jakiś gargulek tam gdzieś bardzo wysoko, tylko na którym ja poziomie mam szukać? Kolejna ciekawa zagwostka. Powiem szczerze, że te gargulki jakoś nie rzucają mi się mocno w oczy. To nie jest jakby coś, co wiecie, od razu gdzieś tam dojrzę. Przynajmniej ja tak mam. No i absolutnie niczego nie widzę. Ej, a co my tutaj mamy z tej strony? A nie, dobra, tu jest to. Okej, myślałem, że to coś innego już. No dobra. Bo tu jest kolejna część, którą musimy ogarnąć. A może po prostu to jest gdzieś wyżej? Gdzieś powinno być tutaj. O, jest! Dobra, mamy 3 z 6. Fajnie, i wychodzi na to, że tutaj już więcej nie mam. Przynajmniej tak mapa mi mówi, że nic z tych rzeczy. Natomiast, o tak, tu może coś być, bo w takich miejscach, no to łatwo coś ukryć. Dobra, Revelio coś mi tu wskaże. Tutaj nie za bardzo. Coś mi odkrywa, ale gdzie? A, już przeszedłem to miejsce tak jakby. Tylko szkoda, że ja tu absolutnie niczego nie widzę. A mogę tu przeskoczyć? No chyba nie za bardzo, niestety. Revelio, ale gdzie to może być? A jest, dobra, tutaj. Ale cwanie ukryte, dobra, mamy już 4, zostały jeszcze tylko 2 gargulki. Fajnie jednak, wiecie, robić tę misję tak na bieżąco. O, misja rozpoczęta? Defindo! Super, kolejna możliwość nauki fajnego zaklęcia. Dobrze, im szybciej staniemy się potężni, tym lepiej. Natomiast na razie gargulki, na razie tym się zajmijmy. Dobra, mogę wejść? Mogę. Ale póki co, kurczę, naprawdę po całej szkole jej tu rozrzucili. Znaczy ja wiem, że ona sama z siebie też nie jest za miła, no ale no po co ludzie, po co? Gdzieś tutaj. Owszem, musisz i mamy. Dobra, został nam jeden, a przy okazji możemy jeszcze poodkrywać inne też rzeczy. Super, kolejne strony. Hogwarts coraz bardziej staje się przede mną taką otwartą księgą. Wow, w końcu trafiłem na ruchome schody. O kurcze, a ja tak mówiłem, gdzie one są? Są troszeczkę inne niż to, co widzieliśmy chociażby w filmach, ale nie zmienia faktu, że fajnie. O, no nie, no jeszcze klucz Dedala. Cholera, na wszystkim się chce skupić, ciężko jest skupić się na wszystkim naraz. Dobra, no chciałbym już znaleźć, wiecie,
O, epicko to wygląda. No, cieszę się niezmiernie, że udało nam się znaleźć dzisiaj te schody. No, powiem wam, że no trochę inne niż je znamy. O, a tam coś będzie, ale... Ale fajne. Okej, okay. O, no tak, bo tutaj będziemy mieć... Tutaj to mamy, dobra. Okej, okay, może najpierw zajmijmy się gargulkiem. Tak jakby nie zaczynajmy 10 rzeczy na raz. Chociaż mam ochotę wszystkim się zająć. Naprawdę, absolutnie wszystkim. Dobra, gdzieś tu powinien być ten gargulek. Może jeszcze wyżej. Wow. Schody idealnie się pojawiły. I co teraz? Co teraz, co teraz? Ja rozglądam się gdzieś po suficie, ale może to jest w ogóle niżej gdzieś jednak. Ciężko stwierdzić, czyli co? Stąd nie przejdziemy dalej. Czy tak właściwie po co tutaj wszedłem? Skoro nie ma tu żadnych drzwi ani niczego więcej ukrytego. Nie no, gdzieś coś być musi. Oj! Ej, tam jest jakaś taka kulka, być może to jest ten gargulek, tylko że musimy wejść jeszcze wyżej. Natomiast to nie te schody w takim razie. O, wieża wielkich schodów, cudownie. Dobra, tędy musimy się dostać. Mam nadzieję, że nas to zaprowadzi w odpowiednie miejsce. Nie no, ogromna część Hogwartu, w której jeszcze nie byłem. Owszem, 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 musisz. Przy okazji może znajdziemy coś jeszcze. O, jest kolejna, punkt szybkiej podróży. Izba pamięci. Oho. W izbie pamięci na pewno można znaleźć coś ciekawego. I tu gdzieś było. O, tutaj. Strona przewodnika. Izba pamięci. W pokoju tym znajduje się puchar domów, trofea Quidditcha, trofea pojedynkowe i inne nagrody przyznawane uczniom. Uczniowie popełniający wykroczenia polerują tu ręcznie srebra, aby pamiętali o tym, jak ważna jest ciężka praca. To prawda, mieliśmy z tym do czynienia chociażby w komnacie tajemnic, gdzie Ron został wysłany za karę do oczyszczenia. Harry miał wtedy, wiecie, podpisywać autografy, odpisywać na listy fanów u Lockharta. I właśnie wtedy znalazł puchar zdobyty przez tam, czy tam puchar, medal, nie pamiętam, przez Toma Riddla. Tak było. Okej, okay, a co my tu mamy? Nagroda Hogwartu w dziedzinie zielarstwa. W uznaniu za wzorowe umiejętności w dziedzinie zielarstwa Hogwart przyznaje tę specjalną nagrodę Mirabel Garlic, uczennicy 7 roku z domu Hufflepuff. Jej praca z roślinami od mandragory i jemioły poprzez czyrakobulwy aż po skaczące bulwy przekroczyła wszelkie oczekiwania. I wcale nie dziwię się, że pani profesor Garlic jest z Hufflepuffu. Tak jakby patrząc na to, jaką jest miłą i serdeczną osobą, byłem wręcz o tym przekonany. Więc spoko. Czy jest tutaj coś jeszcze, co by mnie... O, właśnie! Zaciekawiło. Czy to już wszystkie? 6 na 6, tak? Możemy, słuchajcie, oddać. Oddać te gargulki wszystkie. Cudownie. O, tu jeszcze mamy. Zbroja z krzata domowego? Pierwsze słyszę, żeby skrzaty domowe zbroje nosiły kiedykolwiek. Zbroja przygotowana dla skrzata domowego, którą stworzył ponoć okrutny czarodziej, chcący, by jego skrzat chronił go w walce. Na szczęście czarodziej ten był też zbyt głupi, by zdawać sobie sprawę z tego, że zbroję można potraktować jako ubranie. Gdy tylko skrzat założył ją na siebie, natychmiast deportował się z niej i nigdy więcej go nie widziano. A cwane, no w sumie tak. W sumie racja. Dobra, otwieramy. Ciemny wełniany szalik. Tu niestety nie przejdziemy. Ej, mamy już wszystkie. Jakich ty chcesz jeszcze gargulków wypatrywać? Bardziej bym się zainteresował, czy tutaj... Tu gdzieś blisko coś jest, a tutaj... Dobrze. To jest chyba zbroja Centaura. Dokładnie. Ta wyjątkowa zbroja została wykonana jako chybiona oferta pokojowa dla przywódcy Centaurów. Dar został odrzucony, a posłaniec postrzelony strzałą w nogę. Sama zbroja pokryta śladami kopyt została później odzyskana i odnowiona. No co im się nie podobało? Bardzo ładna zbroja, bardzo ładna. Ja bym docenił taki dar na miejscu Centaurów. Okej. Okay. Co jeszcze? Co nas tu jeszcze czeka? Być może jeszcze jakieś ukryte ciekawostki? Warto, warto się... O, rozglądać! Łohoho! No to jest też ciekawe z pewnością. Zbroja trolla. Ta nietypowa zbroja została wykonana dla trolla. Samo to, że przetrwała, jest zadziwiające, gdyż trolle zwykle nie noszą zbroi i prędzej by ją roztrzaskały w zamieszaniu lub złości. Znaczy tam było w zmieszaniu. No tak czy siak, tak, tak, to prawda. Wow. Ej, nie, to... Tu jeszcze jest jakiś gargulek do znalezienia. No wychodzi, że tak, chociaż mam informację, że mam 6 na 6. O, jeszcze coś. Szkatuła.
Czary ognia. Czara ognia spoczywa w tej starożytnej, wysadzonej klejnotami skrzyni. Czara służyła do wybierania reprezentantów turnieju trójmagicznego od czasu jego ustanowienia pod koniec XIII wieku. No tak. Pięknie się prezentuje. Ho, ho. No nieźle. Fajne rzeczy tutaj znajdujemy. Bardzo ciekawe miejsce ta Izba Pamięci. W ogóle wielkie schody, że dzisiaj znaleźliśmy. Spoko. Natomiast na górę wejść nie mogę bardziej. Teraz się zastanawiam. No bo tutaj tej naszej przyjaciółki niestety nie ma. Wydaje mi się, że tu już gargulka nie znajdziemy. A jeżeli mielibyśmy znaleźć, to gdzieś bardzo wysoko, gdzie jeszcze nie mam dostępu. Tak wygląda. Dobra, na razie cofniemy się. No ale przecież mam 6 na 6 teoretycznie. Chyba coś jest nie tak. Chyba nie mam tak naprawdę 6 na 6. Dobra, na górę nie chciałem wchodzić. Chciałem zejść na dół teraz. Ale schody, mimo tego, że inaczej przedstawione niż w filmach, niż we wcześniejszych grach, to wciąż prezentują się cudownie. Takie jest moje zdanie. Dobra, co my tu mamy? 15 plus 2 to daje 17, czyli znak zapytania to jest 6, a 6 to jest jaszczurka, więc tam był jeden znak zapytania, tak, czyli znak zapytania to będzie jaszczureczka. Nie, 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 tak, dobra. A teraz druga część zagadki. Mamy trójgłowego węża, czyli 3 plus tą hydrę z 9, czyli 3, 9, 12, czyli dwa znaki zapytania to 7, a 7 to jest to jedno, to takie jakby jedno oko coś tam miało. Okej, o tutaj to mamy, nie, nie, też nie, tak to, dobra, mamy, otwieramy, dobrze zrobione, standardową. A w środku skrzynia. Jedwabna szata w kolorze szmaragdowym. Ło! Ej, ona nie tylko, że jest lepsza, ale przy okazji pasuje do naszego tutaj, wiecie, stroju. Może zmienimy ją sobie. Czemu by nie? No, troszkę daje, jest lepsza. O, jest jedwabna. O, taka zielona, no w sumie nawet ładna. Chociaż bardziej lubię taką chyba typową czarną, no ale dobra, niech będzie. Możemy troszkę i w takiej sobie oczywiście pochodzić. Możemy też schodzić tutaj na jakieś inne piętra i przy okazji odkrywać. No miałem się zająć, słuchajcie, pójść do pana profesora Figa, ale jak się okazuje, że tu jest tyle cennych, ciekawych rzeczy, a tu jeszcze klucz gdzieś dedala latał. Więc też fajnie byłoby się tym zaciekawić. I które tu mamy piętro? Czy ja tu byłem? Wydaje mi się, że nie. Wieża Ravenclaw. O, ciekawe. No nie, i kolejna zagadka. Dobrze, im więcej zagadek, tym lepiej. Czyli co mamy? 1 plus pająk. Pająk to jest 8, czyli 9, czyli znak zapytania to czwóreczka. A, mówiąc czwóreczkę, mamy na myśli sowę. Tylko gdzie to jest w ogóle do odkrywania? Tu są dwa znaki zapytania, ale szukam miejsca, gdzie jest jeden znak zapytania. Dobra, już widzę. Czyli sowa, mówiłem. Tak, dobra, jest i ona. No i teraz druga część, 13 plus 3 daje 16, czyli jeszcze 4, 5, czyli dwa znaki zapytania, to jest to pięciokończynowe coś, nie wiem co to jest, ale tak, nie, o, dobrze, otwierajmy, świetnie, ależ ja dzisiaj tych skrytek poznajduję i sekretów. No nic, tylko się cieszyć, kolekcja zaktualizowana, zbroje, nice, a tu urocza szkolna, urocza? A czemu jest urocza? Zaraz zobaczymy ją sobie. Dobra, no ta jest fajna, ale mówię, no... brakuje mi... Tamta jest jednak fajniejsza dla mnie. Urocza. A, to jest taka chyba... Urocza? To ona bardziej wygląda mi jak do Quidditcha chociażby. No ale nie. Nie, no tak prawdę mówiąc, to nie wiem jak u was, ale mi to najbardziej się podoba. Absolutnie. Taka ta najprostsza. Najprostsza, ale... No właśnie, najprostsza czy ta? Nie, nie, bo to jest inna, dobra. Ta mi się podoba najbardziej, jak chodzimy po terenach szkolnych, szczególnie w Hogwarcie, żeby ładnie się prezentować. Dobrze. Revelio. Co my tu odkryjemy? Tutaj coś jest? Nie, tu są jakieś... A, bo tutaj mamy, słuchajcie, wieżę Ravenclaw. Ale rozumiem oczywiście, że wejść to tutaj nie będzie mi dane. Ale sobie zobaczmy chociaż to miejsce. Tak fajnie troszkę pozwiedzać, posprawdzać. Tak jest, zobaczcie, tutaj jak dobrze pamiętam zawsze była jakaś zagadka, na którą trzeba było odpowiedzieć, dopiero wtedy można było
uzyskać dostęp, ale przynajmniej mam stronę przewodnika. Kołatka Ravenclaw. Aby uzyskać dostęp do pokoju wspólnego Ravenclaw, trzeba rozwiązać zadaną przez kołatkę z orłem zagadkę ezoteryczną, posługując się przy tym logiką i rozumowaniem. No właśnie, więc tak jak ktoś nie jest bystry, to by tutaj nie mógł wejść, więc w sumie by nie nadawał się do Ravenclaw. A ty co? On pewnie się zastanawia, je sobie, słuchajcie, zastanawia się, jak tam wejść, może rozkminia nad zagadką. Ponoć tak było czasami, że jak ktoś nie mógł wejść, nie rozwiązał zagadki, to musiał czekać, aż ktoś inny przyjdzie i mu pomoże z tą zagadką. Ciekawe miejsce, bez wątpienia. Trzymamy, no coś gdzieś... Coś i gdzieś jest, ale tu nie widzę. Dobra, mogę tymi schodami jeszcze zejść na dół. Co prawda oddalam się od wielkich schodów, ale być może znajdziemy tutaj coś równie interesującego. Jest zejście. Okej. To jest ciekawe. Czyli gdzieś ćma musi być. Nie mam pojęcia jednak gdzie. O, a czy to nie jest herb Sfinksa? To jest chyba Sfinks, tak przynajmniej wygląda na tym. No, chyba Sfinks. Masakra. Chodzę gdzie się da, po prostu wszędzie. Zaraz się zgubię w tej szkole. A nie, bo tutaj wróciliśmy, przy okazji znajdując znowu... Sir Cadogan, no nie mam pytań. Sir Cadogan ponoć przyjaźnił się z samym Merlinem i jako taki został zaprzysiężony rycerzem Okrągłego Stołu, choć tak naprawdę znany jest tylko w świecie czarodziejów. Zasłynął z pokonania Wiwerny z Wai, a teraz spędza dni wyzywając uczniów na pojedynki. Tak, Sir Cadogan przez chwilę nawet otwierał przejście do wieży Gryffindoru, kiedy gruba dama tego nie robiła. I średnio sobie radził z tym, ponieważ z tego powodu był bardzo przepisowy. I dlatego, że Sirius Black miał listę z hasłami, wszystkimi, którą zdobył od Neville'a, bo on ją zgubił, wpuścił go, mimo tego, że jakby wiedział, kim jest, ale no wiecie, skoro ma listę, no to niech wchodzi. No i potem go wyrzucili z tego powodu. Myślę, że chyba dobrze to powiedziałem. Tak to mniej więcej wyglądało. Dobra, tutaj wracamy w to miejsce. Niby fajnie, niby spoko. Dobra, no troszkę znaleźliśmy, ale okej, no myślałem... No właśnie, co my tu mamy? Co mamy zrobić? Zdobądź i wypróbuj eliksir niewidzialności. Mam go przecież. Zdobądź i wypróbuj napar gazowy przeciwko kilku wrogom. Kurczę, coraz bardziej... rozbudowane zadania. Dobra, natomiast muszę udać się tam do samego profesora. Może troszeczkę przyspieszymy, żebym nie szedł tam nie wiadomo jak długo, hehe. Dobra, mogę się tam jakoś dostać. Tak, klasa profesora Figa, dobra, chodźmy tam. Ciekaw jestem, co się, wiecie, jak zareaguje pan profesor, gdy się dowiem, z kim rozmawialiśmy z obrazu i że on jakby wiedział, że nadejdę. No dużo ciekawych rzeczy się dzieje ogólnie. Ale tak, wchodzimy do sali. A on tam już w swoim oczywiście pokoju przesiaduje. Ja również, panie profesorze, miałem taką nadzieję, że pana spotkam. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Dokładnie. No dobrze, dobrze. The map chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. And Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think...
the map, there's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Nie jestem pewien, czy lecąc do wioski, w której leciałem tam, wiecie, zanieść te eliksiry niewidzialności, czy czasami to nie była ta wieża. Więc wydaje mi się, że tak, mogłem ją widzieć, no chyba, że to jest jakaś inna, ale wygląda podobnie. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Czyli to jednak nie jest ta wieża, którą widziałem, bo ona była na południe od Hogwartu i Hogsmeade, więc nie, to nie ta. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful
and do not tell anyone where you're going. Okej, okay, na razie tylko Sebastian wie coś na ten temat, chociaż nie powinienem chyba tego mówić profesorowi, bo mógłby się wkurzyć, że jednak komuś powiedziałem. O, czy ja dostałem, no nie, minimalnie brakuje do 18 poziomu. Tak blisko, a właśnie jakiś punkt talentu mam za 17 poziom do wydania. Warto w sumie więc to ogarniać. Zaklęcia, Ode Pulso, teraz jest jakieś mocniejsze, ale chyba bym z podstawowych czarów... Co my tu mamy? Tu są fajne rzeczy. Trafienie unoszące się za pomocą zaklęcia podstawowego szybciej napełnia licznik, to jest dobre. Ale o, wykonanie uniku przed atakiem niezablokowania, to jest dobre, bo ja często robię te uniki. Znaczy staram się przynajmniej, więc niech będzie. Może być. Natomiast misje. Czyli tak, muszę się tam udać. Koło wieży. Natomiast, no dobra, mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Chociażby to, żeby odszukać motyle w zakazanym lesie. Znajdź gargulkę, ja już to zrobiłem. Ja już to zrobiłem, czyli wychodzi na to, że powinienem, no teoretycznie jest 6 na 6, że powinienem iść oddać te gargulki. Ale na pewno? To jest dobre pytanie, czy aby na pewno. Dobra, mogę udać się na wielkie schody. Wieża Wielkich Schodów. Zastanawia mnie to zadanie, bo tak jakby mam wrażenie, że coś jest z nim nie tak. Tam nie było tej dziewczyny, która chciała te gargulki. Natomiast... tak jakby, no właśnie, dobra, zobaczymy dokąd mnie to prowadzi. Tak dokładnie. No, prowadź. Nie, no to pokazuje mi tak jakby tutaj coś jeszcze... A tutaj jest gargulek, jakim cudem go nie widziałem, nie mam pojęcia. That's the last of Zenobia's gobstones. Super. I should go and see her. Dobrze, tak też zrobimy, tylko czy ona nie jest czasami w drugiej części zamku teraz? No tak, ja cię kręcę, dobra, daleko, jest daleko. Bez wątpienia. Nie no, śledź, tylko niech śledzi mi misję, tylko udamy się do klasy zajęć, stąd chyba będzie najszybciej. Na to wynikam. No i zobaczymy. Przynajmniej kolejne takie z tych krótkich oczywiście zadań zrobionych, ale one też są potrzebne. No i przy okazji fajnie byłoby nauczyć się czegoś więcej. Ej, czy ja nie mogę na tym użyć... A nie, dobra, na tym nie mogę nic. O, ten jest tutaj. Dobra. Na razie nie da mi nowej mapy, a liczyłem, że może coś dostanę. Ale no nic. Dobrze, gdzie jest ta nasza młoda... przyjaciółka, która taka była biedna, że jej ukradli gargulki. Ale zaraz odzyska, więc nie ma co panikować. O, proszę bardzo. No jasne, że tak. Hello Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Masakra, można być strasznym dupkiem i nie dać jej ich. Ale no nie jestem aż tak zły. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Dobra, nie będę jej mówić. Powiem, że to słaby pomysł. Już raz jej zabrali, więc może daj sobie spokój, dziewczyno. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. No, tak jakby. Nie będę taki zły. I hardly see what all the fuss is about. O, mamy jeden. Mamy też nowy poziom, 18. Świetnie. Powoli do przodu idziemy, co cieszy. Rozdajmy sobie kolejny talent oczywiście. I myślę, że... No właśnie, a pokój życzeń. Co mogę w pokoju życzeń rozwijać tak właściwie? Dobre pytanie. Eliksir Eduru zdaje ci niewrażliwość i odbija ataki pocisków. Aha, bo to daje mi biegłość w eliksirach. To daje dłuższy czas niewidzialności. No fajne rzeczy ogólnie. O, eliksir Maxima jest mocniejszy. To może w to zainwestujmy od razu. W sumie z tego Maxima może będę korzystał. Ja miałem chyba też zadanie z tym związane. Czy nie, z Maximum to już nie miałem zadania. A może?
O, i mamy, zobaczcie. A nie, bo to sowa przyszła, ten dźwięk był, tak? Zaraz, wyjdźmy tak jakby z menu, to zobaczymy, czy coś się pojawi. Ale no widzę, że od tam nauczycielki latania na miotle, no jest coś nowego. Więc warte uwagi. Zobaczmy, o co chodzi w tej misji. Nie no, zadania od trzech profesorów. A nie, ona nie jest profesorką, ona jest madame. Madame Kagawa wyczarowała balony wokół stacji Hogsmeade i boiska do Quidditcha. Mam przelatywać do nich na miotle i przebijać je. Okej, i dzięki temu nauczymy się Glacius. Kurczę, same fajne rzeczy. No a tutaj jest już ważna sprawa, czyli próba samego Percivala Rackhama. Pomyślimy. Zobaczymy, czym się zajmiemy w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że dzisiejszy wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie standardowo o tym, żeby zostawić lajkacza, pisać jakiś fajny komentarz w sekcji oczywiście komentarzy, no i subskrybować, by być na bieżąco. Tak więc dziękuję i do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem, na razie. Hej!